Film rozpoczyna się, gdy Venus Delmany Cole, uczennica szkoły średniej ze Staten Island, otrzymuje e-mail. Jest to wiadomość z California Institute of Arts, przypominająca jej, że termin składania podań jest tylko za 2 dni. Venus zawsze chciała dołączyć do szkoły artystycznej, aby realizować swoją pasję do fotografii. Ostatnio została przyjęta do CalArt, najbardziej prestiżowej szkoły w kraju. Chce także wyjechać ze swojego rodzinnego miasta i zobaczyć świat poza nim. Jednak od czasu śmierci jej brata Mike'a, rok temu, jej priorytety się zmieniły. Zamiast szczęśliwie przyjąć zaproszenie, Venus zaczyna pisać odpowiedź, w której informuje, że musi odrzucić ofertę. Odmawia zaproszenia, ponieważ boi się powiedzieć matce, że chce opuścić Staten Island. Ale zanim zdąży wysłać e-mail, Venus otrzymuje powiadomienie na Facebooku od JP Guerrero, szkolnego przystojniaka i wschodzącej gwiazdy futbolu. Oznaczył ją na zdjęciu z podpisem zachęcającym wszystkich do wzięcia udziału w treningu tego popołudnia. Gdy ma już kliknąć przycisk a lubię to, jej przyjaciółka Sydney dzwoni do niej przez wideo. Venus jest drażniona z powodu swojego skrytego zauroczenia JP, co sprawia, że się czerwieni. Sydney pyta, czy powiedziała matce o zaproszeniu z CalArts, na co Venus odpowiada, że nie. W trakcie ich rozmowy Sydney z entuzjazmem ogłasza, że nerw się zaczyna. Gdy Venus pyta, co to jest, Sydney przesyła link prowadzący bezpośrednio do filmu. Okazuje się, że nerw to gra z transmisją na żywo 24/7, w której każdy może uczestniczyć, wykonując szalone wyzwania. Ludzie mogą dołączyć do nerw jako obserwatorzy, którzy płacą za oglądanie, lub jako gracze, którzy grają, aby wygrać nagrodę pieniężną po każdym wyzwaniu. Sydney namawia swoją przyjaciółkę, aby zarejestrowała się jako obserwator, ale Venus nie jest zainteresowana. Podczas śniadania Venus rozmawia z matką, Anne, o swoich planach na przyszłość. Okazuje się, że Anne chce, aby Venus przyjęła stypendium na lokalnej uczelni i została z nią na Staten Island. Żartuje, że biorąc pod uwagę ich sytuację finansową, jedynym akademikiem, na który Venus może sobie pozwolić, jest ich własny dom. Venus widzi w tym okazję i ostrożnie proponuje, aby wystawili pokój Mike'a na Airbnb, aby zarobić trochę pieniędzy. Jednak Anne całkowicie odrzuca ten pomysł, ponieważ nie chce sprzedawać wspomnień o swoim synu. Później, podczas treningu, Venus robi zdjęcia członkom drużyny futbolowej, w tym JP, dla szkolnego magazynu. Tymczasem Sydney, która jest cheerleaderką, rozmawia z obserwatorami na swoim koncie nerw. Prosi ich o wsparcie, zanim wróci do pozostałych cheerleaderek. Po chwili zaczyna się taneczna rutyna, a wszyscy wykonują swoje zadania doskonale. Jednak w trakcie tego Sydney nagle odwraca się i podnosi spódnicę. To wprowadza tłum w stan szaleństwa, podczas gdy Venus zdaje sobie sprawę, że jej przyjaciółka wykonała ten numer jako część wyzwania nerw. Scena przechodzi następnie do serii klipów pokazujących kilku młodych ludzi z całego Nowego Jorku biorących udział w nerw. Sydney jest zadowolona, że ciągle zarabia dzięki grze, mając przy tym dziesiątki obserwatorów. Później podczas lunchu Venus karci swoją przyjaciółkę, ujawniając, że otrzymała tymczasowe zawieszenie z powodu tego numeru. Prosi ją, aby skupiła się na nauce i innych ważnych rzeczach w życiu. Jednak Sydney odpowiada, że Venus nie rozumie dreszczyku emocji, jakie daje gra, ponieważ jest osobą, która chce pozostać w swojej strefie komfortu. Rozgniewana tym komentarzem Venus wraca do domu i rejestruje się jako gracz w nerw. Głos robota wyjaśnia 3 ważne zasady gry. Pierwsza mówi, że każdy gracz musi nagrać swoje wyzwanie swoim własnym telefonem. Druga zasada mówi, że gracze są eliminowani za nieudane lub wycofanie się z zadań. Ostatnia zasada stanowczo ostrzega graczy przed zgłaszaniem gry władzom, stwierdzając, że kablować to kula w łeb. Wkrótce potem Venus przyjmuje swoje pierwsze wyzwanie, a gra prosi ją, aby dotarła do pobliskiej restauracji. Prosi swojego bliskiego przyjaciela Tommy'ego, aby jej towarzyszył w tym zadaniu. Tommy szczerze się o nią troszczy i jako początkujący programista ma poważne zastrzeżenia co do nerw. Zgadza się jej towarzyszyć, ale ujawnia, że niektóre dzieci rzekomo zmarły podczas gry. Venus odpowiada, że gdyby dzieci naprawdę zginęły, to gra zostałaby zamknięta. Jednak Tommy wyjaśnia, że nie można jej zamknąć, ponieważ nie ma jednego serwera dla gry. Każda osoba, która loguje się do nerw, staje się nowym serwerem, co uniemożliwia jej zamknięcie. Po chwili docierają do restauracji i Venus dowiaduje się, że jej pierwszym wyzwaniem jest pocałowanie nieznajomego. Musi to zrobić przez 5 sekund, a nagrodą jest $100. Tommy stara się ją zniechęcić, ale ona go ignoruje i podchodzi do chłopaka o imieniu Ian. Ten ostatni obecnie czyta książkę, więc Venus próbuje go o nią zapytać. Ian chętnie zaczyna tłumaczyć, ale Venus nie może dłużej czekać i zaskakuje go pocałunkiem. Tommy nagrywa całe wydarzenie na jej telefonie, a jej konto zyskuje wielu obserwatorów. $100 zostaje również przelane na jej konto, co bardzo ją cieszy. Chwilę później, dwaj przyjaciele zauważają Iana śpiewającego i tańczącego po restauracji. To sprawia, że zdają sobie sprawę, że on także jest graczem nerw. Ian sam podchodzi do nich i ujawnia, że gra kazała mu tu przyjść. Po krótkim wprowadzeniu decydują się rozejść.
jednak nagle Ian dostaje swoje nowe wyzwanie, którym jest pójście na miasto z Wenus. Na początku jest niechętna, ale ostatecznie zgadza się towarzyszyć mu na jego motocyklu. Oczywiste jest, że po ich namiętnym pocałunku obserwatorzy NERV chcą zobaczyć więcej tej dwójki razem. Gdy docierają do miasta, żegnają się i idą w swoje strony. Ale kiedy Ian wchodzi do pobliskiego luksusowego sklepu z modą, Wenus dostaje swoje kolejne wyzwanie. Obserwatorzy chcą, żeby weszła do sklepu i przymierzyła konkretne ubranie. Wenus podoba się to wyzwanie, więc natychmiast je przyjmuje i wchodzi do środka. Znajduje wtedy sukienkę, która kosztuje oszałamiające $4000. Z czasem, który się kończy, nieostrożnie się rozbiera i zakłada drogie ubranie. Ale nagle licznik na jej telefonie przestaje działać, więc nie ma pojęcia, czy ukończyła wyzwanie, czy nie. Wtedy pojawia się Ian, kompletnie ubrany w garnitur, jako część podobnego wyzwania. Nieświadomi tego, inny gracz o imieniu Ty jest również w tym samym sklepie. Przyjął on wyzwanie od obserwatorów, aby ukraść ubrania, które nosili. Gdy skończył, Ty wymyka się ze sklepu, pozostawiając dwójkę bez ubrań. Wenus i Ian następnie otrzymują połączone wyzwanie, którym jest wyjście ze sklepu. Zastanawiają się nad kradzieżą, ale Wenus ostatecznie odmawia, ponieważ ubrania są zbyt drogie. W końcu zbierają się na odwagę i uciekają ze sklepu w bieliźnie. Gdy tylko wychodzą na zewnątrz, wyzwanie zostaje ukończone, a oni otrzymują torbę na zakupy jako nagrodę. Zawiera ona te same drogie ubrania, które przymierzali w sklepie. Tymczasem Tommy zaczyna martwić się o zaangażowanie Wenus w grę. Prosi jednego ze swoich przyjaciół, hakera, aby pomógł mu zebrać więcej informacji o Ian i E. Robią trochę śledztwa i ostatecznie dowiadują się, że Ian jest doświadczonym graczem. Tymczasem Wenus dostaje kolejne wyzwanie, w którym ponownie jest sparowana z Ian E.M. Mają przejechać motocyklem przez miasto z prędkością 60 mil na godzinę. Jakby to nie było trudne, Ian będzie musiał to zrobić z zawiązanymi oczami. Wenus jest zdecydowanie przeciwna temu szalonemu pomysłowi, ale Ian jakoś udaje się zmienić jej zdanie. Gdy tysiące ludzi oglądają to online, duet przygotowuje się do wyzwania. Zgodnie z zasadami, Ian nakleją naklejkę na szybkę swojego kasku, ograniczając widoczność. Następnie uruchamia silnik i prosi Wenus, aby dawała mu wskazówki, aby mógł nawigować motocyklem do mety. Odliczanie zaczyna się i dwójka rusza wzdłuż ruchliwej drogi. Początkowo Wenus panikuje z powodu dużego ruchu i gubi się w kierunkach, prawie powodując, że motocykl zderza się z taksówką. Jednak po chwili przyciąga się bliżej ciała Iana i zaczyna przechylać się w kierunku, w którym chce, aby jechał. Dzięki temu łatwo nawigują przez ruch i kończą zadanie przed wyznaczonym czasem. W następnej scenie przechadzają się po mieście, a Wenus pyta, dlaczego Ian gra w NERV. Chce wiedzieć, czy chodzi o pieniądze, czy tylko o dreszczyk emocji. Ian odpowiada, podając niejasną odpowiedź, mówiąc, że robi to, aby pomóc swojej rodzinie wyjść z niepewnej sytuacji. W tym momencie Wenus odbiera telefon od Sydney, ale postanawia go nie odbierać. Zamiast tego rzuca kilka złośliwych komentarzy na temat swojej przyjaciółki, nie zdając sobie sprawy, że kilku obserwatorów w pobliżu nagrywa duet. Gdy Sydney ogląda transmisję na żywo, jest absolutnie wściekła. Jest jeszcze bardziej zazdrosna o to, że Wenus zyskuje więcej sławy niż ona. Postanawia więc przyjąć trudne wyzwanie, w którym musi przejść z jednego budynku na drugi, używając tylko drabiny. Wkrótce jednak jej złość przeradza się w strach i rezygnuje. W międzyczasie tajemniczy gracz Ty kontynuuje wykonywanie jednego wyzwania po drugim, zdobywając najwyższe miejsce. Gdzie indziej Wenus i Ian pojawiają się na imprezie NERV wśród głośnych wiwatów. Dowiaduje się, że Sydney została wyzwana z gry i próbuje ją znaleźć. W końcu znajduje ją w pokoju, całującą się z JP, i dwójka zaczyna się kłócić. Sydney jest wściekła, że jej bliska przyjaciółka rzuciła na nią złośliwe komentarze, podczas gdy wielu ludzi oglądało. Gdy nadal narzeka, Wenus dostaje powiadomienie o nowym wyzwaniu. Ma wykonać to samo wyzwanie, które wcześniej dostała Sydney, przejść z jednego budynku na drugi, używając tylko drabiny. Zmęczona złym traktowaniem, Wenus przyjmuje wyzwanie i, ku zaskoczeniu, udaje jej się je ukończyć, co przesuwa ją na pierwsze miejsce. Ale jej świętowanie zostaje przerwane, gdy Tommy przybywa na imprezę z nowymi informacjami. Ujawnia, że Ian jest doświadczonym graczem NERV i że tak naprawdę dostał wyzwanie, aby stworzyć nieporozumienie między Sydney a nią. Po usłyszeniu tego Wenus jest załamana, ponieważ naprawdę zaczęła go lubić. Następnie wychodzi z imprezy, a za nią Ian. Wściekła pyta, czy naprawdę ją manipulował dla własnej korzyści. Ale zanim zdąży odpowiedzieć, Ty pojawia się w masce i nagrywa ich na wideo. Widząc to, Ian chwyta jej rękę i ucieka z nią stamtąd. Ian prowadzi ją do windy, gdzie Wenus zaczyna krzyczeć jak szalona. Jest wściekła, że została zmuszona do udziału w grze, która niemal doprowadziła ją do śmierci. W obronie Ian stwierdza, że cała sytuacja jest skomplikowana do wyjaśnienia, ale to tylko bardziej ją irytuje. Mając tego dość, odchodzi i znajduje policjanta na zewnątrz. Wenus natychmiast informuje go o grze NERV i co ona obejmuje. Jednak policjant wydaje się nieprzejęty i pyta, czy doszło do jakiegokolwiek przestępstwa.
Próbuje pokazać mu swój telefon, ale ich rozmowa zostaje przerwana, gdy dzwoni jej matka. Okazuje się, że jako kara za próbę poinformowania policji, wszystkie pieniądze z konta bankowego N zostały wycofane. Venus obiecuje mamie, że rozwiąże problem i szybko rozłącza się. Następnie oddala się od policjanta, aby ten nie dowiedział się o nerw. Jednak gdy dociera trochę dalej, nagle pojawia się ty i nokautuje ją. Budzona później w kontenerze, na ścianach widnieje napis Snitches get stitches, donosiciele dostają kary. Na telewizorze pojawiają się kryptyczne wiadomości z profilami społecznościowymi i danymi osobowymi Venus. Głos, zwracający się do niej jako do więźnia, mówi, że teraz kontrolują całe jej życie. Dają jej jednak wyjście, wygranie finałowej rundy. Venus zostaje następnie skierowana na prom Staten Island, gdzie obserwatorzy znajdą ją na finałowe wyzwanie. Tymczasem Tommy i jego znajomy haker próbują złamać kod nerw, aby zakończyć to szaleństwo. W kolejnej scenie rozpoczyna się finałowe wyzwanie, gdy Venus dociera na prom, a zamaskowany obserwator wręcza jej pistolet. Musi zmierzyć się w pojedynku z nikim innym, jak z Ianem, który również otrzymał pistolet. Kto pierwszy strzeli, wygrywa grę. Ian, który czuje się winny za wykorzystanie jej, błaga, aby go zastrzeliła, ale ona odmawia. Z każdą sekundą atmosfera na promie staje się coraz bardziej napięta. Ale zarówno Ian, jak i Venus nie mają odwagi, aby strzelić do siebie nawzajem. Po prostu stoją tam, zastanawiając się, w jakie kłopoty się wplątali. Nagle zamaskowany mężczyzna z tłumu zaczyna strzelać ostrzegawcze strzały. Gdy zdobywa uwagę wszystkich, ogłasza, że sam wykona wyzwanie. Mężczyzna zdejmuje wtedy maskę, ujawniając się jako Machine Gun Kelly, czyli ty. Venus próbuje błagać zgromadzonych tam ludzi, pytając, czy naprawdę chcą, aby gracze się zabijali. Wskazuje również na ich hipokryzję, mówiąc, że powinni zdjąć swoje maski i wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. Jednak jej prośby nie trafiają do uszu obserwatorów, którzy są podekscytowani możliwością zobaczenia akcji. Tymczasem matka Venus dociera do miejsca, gdzie przebywają Tommy, Sydney i Hacker. Grozi, że węźwie policję, jeśli nie powiedzą jej, co się dzieje. Jednak może tylko bezradnie patrzeć, jak ty ostatecznie strzela do Venus, rzucając ją na ziemię. Ian natychmiast biegnie do niej i próbuje ją obudzić, ale bez skutku. Nastrój na promie również się zmienia, a wszyscy stają się oszołomieni. W tym momencie przyjaciel hakera Tommy'ego ostatecznie udaje się zmienić kod nerw. Natychmiast wysyłają wiadomość do wszystkich obserwatorów, ostrzegając ich, że są współwinni morderstwa. To zmusza ich do wylogowania się z serwerów, zamykając nerw raz na zawsze. Po tym incydencie ty podchodzi do zrozpaczonego Iana. Ten nagle chwyta pistolet i celuje w niego. Ale zanim zdąży zrobić coś głupiego, Venus budzi się. W szokującym zwrocie wydarzeń okazuje się, że Venus i ty potajemnie się sprzymierzyli. Zaaranżowali jej śmierć za pomocą fałszywych kul, aby przestraszyć obserwatorów i zmusić ich do usunięcia swoich kont w nerw. Ten misterny plan odnosi pełny sukces, gdyż każdy serwer zostaje zamknięty. W końcowej scenie Ian i Venus opuszczają miejsce finałowego wyzwania. On wyznaje jej, że jego prawdziwe imię to Sam. Nieświadomi tego, jeden z obserwatorów potajemnie nagrywa ich z daleka.